Dzień dobry, kochani, witam Was w kolejnym pytaniu z serii walentynkowej. Co on, ona o mnie myśli? Tutaj sprawdzę, co osoba, o której teraz myślicie, pomyślicie, myśli o Was, jakie ma refleksje na Wasz temat. Pomyślcie sobie teraz liczbę od 1 do 3, a ja już sprawdzam, co dana osoba myśli o jedynkach, o dwójkach i o trójkach. Jeśli chodzi o osoby, które wybrały numer 1, to tutaj mi się pokazała taka sytuacja. Ta osoba myśli o Was, że jesteście bardzo rodzinni, macie bardzo duży potencjał do tego, żeby z Wami stworzyć piękny dom, rodzinę. Jesteście tacy otwarci na to budowanie, ale myśli sobie o Was ta osoba, że jesteście, że tego Wam brakuje właśnie, że bardzo pokazujecie to po sobie, jak bardzo chcielibyście, żeby to się spełniło, że jesteście trochę niecierpliwi, jeśli o to chodzi, czyli myśli są jak najbardziej pozytywne, ale tutaj trzeba by było się pozbyć być może w niektórych przypadkach desperacji, tak na spokojnie do tego podejść, pielęgnować to dobro, napełnić się tym dobrem, a nie pokazywać tego, że Wam brakuje właśnie tej rodzinności, tego dobrobytu, dobrostanu emocjonalnego. Także tutaj jak najbardziej dobre myśli, ale z tym małym ale, o którym Wam powiedziałam. Jeśli chodzi o osoby, które wybrały numer 2, to mam tutaj naprawdę bardzo pozytywne karty. Przede wszystkim tutaj mi się ta 9 monet pokazała. To znaczy, że ta osoba, patrząc na Was, myśli sobie, że Wy bardzo fajnie i dobrze funkcjonujecie jako singiel, singielka, albo jeżeli jest już relacja, to bardzo dobrze czujecie się sami ze sobą. I to jest bardzo dobry punkt wyjścia w momencie, kiedy jesteście w związku albo też stoicie przed rozpoczęciem jakiegoś związku. Dlatego, że desperacja, Wam często to powtarzam, desperacja nie jest magnetyczna. Desperacja nie jest czymś, co jest takie przyciągające. Także u Was tego tutaj nie ma. Jest pokazany ten rycerz kielichów. To jest taka energia, która mówi o takim idealizmie, że idealizujecie być może relacje, związki i szukacie kogoś takiego, no tak rycerza na białym koniu albo jakiejś takiej księżniczki, tak? Także możecie być w taki sposób też odbierani przez daną osobę, ale raczej patrząc na te karty, które są towarzyszące, tak? Bo ten rycerz kielichów jest w środku tego rozkładu, to działa na Waszą korzyść. To jest coś miłego. Ta emocjonalność jest jak najbardziej okej. No i trzecia kwestia, która mi się tutaj pokazała, to jest to, że bardzo podobacie się fizycznie tej osobie. Jesteście pokazani jako cesarzowa. I to nieważne, czy słuchają mnie panowie, czy też panie. Cesarzowa to jest energia piękna. To jest energia takiej estetyki, poczucia piękna po prostu. Bardzo się podobacie tej osobie. Także tutaj te osoby, które wybrały dwójkę, w taki sposób są postrzegane przez daną osobę, o której właśnie myśleliście. Jeśli chodzi o osoby, które wybrały 3, to pokazała mi się następująca sytuacja. Jesteście pokazani jako ktoś, kto jest po jakiejś traumie, kto jest w jakiś sposób rozczarowany i przez to nie do końca potrafi się otworzyć. Ale informacja dla Was jest taka, że te osoby widzą w Was potencjał do tego, żeby stworzyć fajną relację i związek, jak również to, że możecie być partnerem bądź też partnerką docelową. Tylko potrzebujecie trochę czasu, żeby przerobić tę traumę, żeby otworzyć się. Potrzebujecie po prostu trochę czasu. W taki sposób bym
przeczytała ten rozkład trójkowy. Także takie informacje, jeśli chodzi o odpowiedź na pytanie, co on, ona o mnie myśli.